Widzicie mnie widzowie, jak ja jestem mały sebek, taki skromniutki, chudziutki. Wiecie co? Postanowiłem coś zmienić w swoim życiu, a mianowicie zmienię swój wygląd. Poszedłem na siłownię. Siłownia jest w tym niebieskim budynku. Tutaj mamy taki wrestling, w którym mogę się naparzać z kimś. Jeszcze zobaczę, kto będzie na siłowni. Jeżeli znajdę jakiegoś takiego chudzielca jak ja, no zobaczcie, jaki ja na razie chudziutki jestem. Wszystko mam małe rączki, nóżki, no wszystko takie wiecie, ale jak pójdę na siłownię, poćwiczę, to mam nadzieję, że ba urosnę bardzo, bardzo duży i będę miał większe bicepsy. Będę rozbudowany, jakąś klatę, może sześciopaka zrobię. No nie wiem, musimy najpierw iść na siłownię, zobaczyć, kto tam jest, co robi, poćwiczyć także i zobaczymy, jak ja się odmienię. Ale przed tym, jak tam pójdę, to widzowie, tu są jeszcze takie niebieskie kwiatki, jak ten like na dole. Naciśnijcie go, dobimy z 5000, a zrobimy małą niespodziankę, jak będzie Tysięcy lajków pod spodem, to zrobię na następny odcinek małą niespodziankę. A ja już zmierzam w stronę siłowni. Chodźmy i zobaczmy, kto tam już ćwiczy. W ogóle tu są okna w tej siłowni i możemy przez nie zobaczyć już z daleka. Poczekajcie, tutaj też są okna. Ile tutaj jest sprzętu do siłowania? Wow, jak ja dawno na siłowni nie byłem. Muszę to zmienić, muszę wygląd swój zmienić, sylwetkę całą. Zobaczycie, jak ja będę wyglądał. Tylko muszę ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Tak, żebym się nie poddał mam tutaj drzwi i zaraz je otworzę za, za, za sekundę, dosłownie za sekundę, ale przed tym moim otwarciem tych drzwi, to jeszcze nie zapomnijcie wcisnąć subskrypcji tej czerwonej takiej jak moja bluzka, bo także dobijamy 100 tysięcy subskrypcji na tym i na drugim kanale więc naciskamy subskrypcję w tej chwili żeby się zamieniła na szary i dzwoneczek obok jest, to was żaden odcineczek nie ominie jak go naciśniecie a ja, na... wy naciśnijcie subskrypcję a ja otworzę te drzwi, ok? to na 3, 2, 1 Otwieram i jestem w siłowni Ej, ale halo, halo Kto tu, co tutaj robi Baby Sonic? On ćwiczy hantelkami? Wow, hey Baby Soniku, co ty tutaj robisz? Ty ćwiczysz na siłowni i jaką ty masz klatę? Wow, jak ty się wyrobiłeś? Ej, pokaż mi się. W ogóle wyciągnął tabliczkę, coś pisze do mnie. Pokaż mi się Baby Soniku, jak ty wyglądasz? Jaką ty masz klatę, jakie bicepsy? Ile ty tutaj chodzisz na tą siłownię, że ciebie tak wyrobiło? Coś mi napisał: "Cześć Sebek". No cześć, cześć, witaj Baby Soniku. Co się z tobą stało, kiedy tyś tak na siłownię zacząłeś chodzić, od kiedy ty tak wyglądasz? Ładnie, no ci powiem. Słuchaj, tam niedaleko jest wrestling, to może poszlibyśmy się zmierzyć, co? Skoro ty jesteś umięśniony, fakt faktem jesteś mniejszy, ale za to umięśniony, a ja jestem taki słabeuszek mały, no to mam nadzieję, że sobie z tobą poradzę. Możemy iść na wrestling i zobaczyć, kto będzie mocniejszy. Ty Jesteś chętny na to, Baby Soniku? Hahaha, ha, ha, napisał mi tutaj. No, ty mały brzdącu, zaraz zobaczymy, kto wygra. Już idziemy na tamten czerwony wrestling. Ładnie. Łatwizna. No dobra, jak tak myślisz, że taka łatwizna, no to chodźmy, chodźmy i się sprawdźmy. Jak myślicie widzowie, wygram z Baby Sonikiem czy nie? Możecie teraz sobie zastopować ten filmik i napisać w komentarzu, kto wygra ten pojedynek właśnie. Czy ja, czy Baby Sonic tutaj umieśniony. Ja na razie jestem chudy, ale i tak mam nadzieję, że z nim wygram. On przecież jest mniejszy, dużo mniejszy, to jak on by mnie pokonał, to by normalnie wstyd był. To nie mogę się poddać, o nawet drzwi mamy otwarte i zobaczcie jaki tu jest. Box, do którego mogę wejść i się naparzać tutaj z Baby Sonicem. Baby Sonicu, czy ty jesteś gotowy ze mną na walkę tutaj, małą? Kiwa, że tak. No dobra, trochę się zcykałem w tym całym ringu, ale, ale dobra. On jest mały, więc mam nadzieję, że z nim wygram. No to Baby Soniku, dawaj, dawaj, lecimy na 3, 2, 1 i go, 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 go. Zaczynamy. No podejdź, podejdź, wzdącu. Zobaczymy. Patrz jak, jak dostaniesz. A masz, a masz. No i co, i co? Ej, ale on mnie bije do Mocno nawet. Eee, Baby Soniku, dobra, to, to były żarty. Wow, jak on mnie nawala. Ej, muszę mu dać radę. Masz, a masz, a masz. Padaj, padaj, Baby Soniku, padaj. Ma mało serduszek. O nie, muszę uciekać stąd jakoś. Baby Sonic mnie po pokonuje, ale wstyd. Ej, on jest. O nie, padłem. Grac Miluś został zabity przez Baby Sonic. Nie żyjesz. O nie. Musimy się odrodzić. Ej, ja jestem zbyt słaby. W ogóle świat mi się teraz nie chce załadować. No świecie, Minecraftie, ładuj się. O, w końcu załadował się. I wiecie co? Baby Sonic mnie rozwalił. No przecież to jest niemożliwe. Dlaczego tak nie może być? Ej, e, Baby Sonicu, ja sobie tego nie podaruję. Wiesz co? Muszę iść ćwiczyć. Jak poćwiczę, to wtedy się spróbujemy, dobra? Z zobaczymy, kto wygra. Ja, ja już nie będę taki słaby. Idę poćwiczyć. Haha. Easy, czyli że łatwo. Nie, ja się tak nie dam Baby Sonicowi. Idę ćwiczyć. Baby Sonicu, idziesz ze mną. To chodź mi, pokażesz, jak te maszyny działają, bo ja już długo tutaj nie byłem. Ale pójdę tutaj popompować. A co mi tam? Będę tak długo pompował. Będę tak wielki, że pokonam Baby Sonika w końcu. Ten mały Baby Sonic już nie może mnie tutaj pokonywać. No tak nie może być. Yy, dobra, weźmy to. hantelka rozwalmy do rączki. I pompujmy, i pompujmy. Czekajcie. O, i teraz, podnoszę, dobra, podnosimy, podnosimy cały czas, prawo, lewo podnosimy, w drugą rączkę też sobie weźmiemy poczekajcie, cyk i tu sobie na tarczę włożymy i teraz mamy dwie, o właśnie w dwóch rączkach, zobaczcie na mnie mamy dwóch i pompujemy cyk, 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 dawaj, dawaj Sebek, podnoś, nie daj się jakiemuś Baby Sonikowi małemu Bejbuś też tutaj trenuje, no, 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 no ty mnie i tak nie pokonasz, o jeszcze go popchnąłem, dobra się to niechcący było ja już tutaj nawalam na Nawalam, nawalam. Nie wiem, ciężarki sobie może zwiększmy. Jakieś inne weźmy większe. Oj, super, dobra, jeszcze na tym. O, czekajcie, wyciągnę to. I teraz pompujemy na tym Tutaj podnosimy, podnosimy, tak jak Najszybciej, teraz na bieżnie może Gdzie tu jest bieżnia, tam jest bieżnia, dobra Idziemy na bieżnię, szybko jeszcze pobiegamy Zobaczycie, że ja będę muskularny Ściągnijmy sobie to, o, żeby nie było tak ciężko I szybko sobie Pobiegajmy tutaj po tej bieżni Wow, jako na niej odciąga cały czas No, no, ona jest za szybka No nie mogę da, da, da nadążyć za nią Jestem naprawdę słaby kondycyjnie Ale czekajcie, ile ja tutaj zrobiłem 33,51, nie nie znam się na tej maszynie, ale dość szybko tutaj biegam, a nie mogę nadążyć na to, za tą maszyną. Ona jest na pierwszym biegu. Ale dobra, dajmy radę, dajmy radę. Dawaj, 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 Sebek. Go, 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 biegnij, 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 biegnij. I jaki czas, jaki czas tutaj się robi? Yy, chyba spoko, chyba jest dobry. Ale cały czas do przodu do tyłu, do przodu do tyłu nie możemy przerywać. Zobaczcie, w ogóle tutaj mamy okno, możemy się popatrzeć przez okno, ale nie ma czasu, bo trzeba ćwiczyć, 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 idziemy jeszcze na rowerek, szybko pobiegać. Ej, ale yy, co się stało? Z Moją ręką. Czyżbym ja już. Ja już się zmieniłem. Czyż, wow, jak ja wyglądam, ej, tylko trochę zacząłem ćwiczyć, tylko trochę ćwiczyłem i zobaczcie jak ja zacząłem wyglądać, jakie ja mam mięśnie, i na rękach, i na brzuchu, jakiś sześciopaczek mały mi się zrobił, i jaki ja jestem wysoki, teraz, Baby Soniku, możemy się zmierzyć, Baby Sonic też się wyrobił, wow, jaki on się wyższy stał, no i jeszcze by ładniejszy ma sześciopak ode mnie, ale słuchaj, Baby Sonicu, teraz myślę, że mógłbym się z tobą zmierzyć i to już tak na poważnie, na poważnie, że ja ci chyba dam radę. Zobaczcie na mnie, jak ja jestem wielki i co, myślicie, że ja z się teraz nie wygram? Będąc takim wielkim, ja muszę go rozwalić, jestem dwa razy większy od niego, chociaż wtedy też byłem dwa razy większy, ale czuję się silniejszy, więc mogę iść. Baby Sonic napisał, chodźmy, więc nie, nie zwlekajmy na nic, nie czekajmy, chodźmy za się. Bejbuś trochę urósł, plecy mu... Mu urosły, jak, jak, jakiś zwinniejszy jest taki skacze cały czas. Ja też tutaj podskakuję ale zobaczcie na moją rękę. Teraz ja z nim wygram. Nie ma innej opcji. Idę tutaj, będę się z nim nawalał. Nie ma innej opcji, nie mogę tego prze, przegrać. Muszę to wygrać. Czyli Baby Soniku, słuchaj. Możemy jakiś zakład zrobić. Jak ja wygram, to, to nie wiem, to ty stawiasz kole. Nie, na odwrót. Jak ty wygrasz? To wtedy ty, ty nie stawiasz coli, tylko ja. A jak ja przy, wygram, to ja, to ty stawiasz kole. Poczekajcie, dobrze to powiedziałem? Tak, tak, na, na pewno. Baby Soniku, chyba zrozumiałeś co, nie? Zrozumiałeś czy nie? Zobaczy, ja czy teraz pchnę i jak? Bolało? No, ma boleć, dobra. To teraz zaczynamy. Stań w drugim. Nie, jeszcze nie jest start. Stań w drugim narożniku, albo idź tam, idź tam, do tamtego narożnika. I zaczynamy, dobra? Na 3, 2, 1. Jak powiem 1, to zaczynamy, biegniemy do siebie. To 3. Dwa, jeden. Teraz ci rozwalę. Zobacz, jak moja ręka boli. A masz, a masz, ej, ale on mnie bije mocno. Wow, ej, zostało mi pół serduszka, nie mogę go dopuścić do siebie. A masz jeszcze raz, jeszcze raz go uderzyć, a masz. Dobra, nie dopuszczę go do siebie i może to wygram, może to wygram. On też pewnie ma mało życia, ale on ma mocne ciosy, on mnie nawala, wystarczy jeden cios i padnę. No nie, znowu przegrałem z baby Sonicem. Dlaczego? Przecież ja tyle urosłem. To jest aż niemożliwe Dlaczego tak się działo? Tak nie miałoby. Baby Soniku, ja muszę iść poćwiczyć jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i zobaczysz, że ja ciebie prześcignę. Fakt, fakt, ten, tobie się plecy dość duże zrobiło normalnie jak lotnisko. Z przodu to sześciopak masz, ja jeszcze nie mam, ale na spokojnie, na spokojnie zobaczysz, że ja siebie wyrobię, jak ja będę wyglądał. Na razie, jak widzicie, nie mam sześciopaka, ale muskuły mi urosły, wszystko mi urosło i, i twarz się w sumie nie zmieniła. Twarz jest ta sama, ale już się czuję. Pewniejszy, hahaha, ha, ha, jestem Najlepszy, nie, 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 Baby Busiu, nie jesteś najlepszy, zobaczysz Ja tylko idę poćwiczyć i zobaczysz Wtedy jaką ja mam tak naprawdę Moc, tylko dojdźmy do tej Siłowni, idę tak, będę pakował Mocno, aż, aż normalnie Się rozerwę i będę tak wielki Że wygram z Baby Sonikiem Dlaczego on mnie pokonuje cały czas, on nie Może ćwiczyć ze mną, ej, on chyba na siłownię Nie poszedł, to chyba dobrze, czekajcie Przyszedł tutaj czy nie, on tam chyba Został, a nie, idzie, idzie, on. Nie, miał tam zostać, miał nie ćwiczyć Ze mną, wtedy by może nie urósł Tylko ja, no ale dobra, nie, bierzmy się w garść I pobiegajmy, chociaż na rowerku Tutaj, dawaj biegnijmy, biegnijmy Biegnijmy cały czas na tym rowerku Musimy biegać do przodu, do tyłu Do przodu, do tyłu i cały czas się ruszać Coś robić, ciężarki podnosimy Tutaj rozbijamy sobie, weźmy jedną e, Gdzieś mi to zniknęło, nie wiem Nie wziąłem tego, no rozbijaj się Ciężarku i dobra, chyba mam Tak, aż trzy, a bo zapomniałem, że Wcześniej miałem, dobra, to teraz pakujemy i zobaczcie, jak Sebuś pakuje. Te ciężarki już są zbyt małe. Wiecie co ja zrobię? Jestem teraz taki duży, że mogę rozbić to całe, wziąć do ręki i tym sobie ćwiczyć. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Tym sobie ćwiczę elegancko. Ciężary wszystkie podnoszę. Teraz ja mam moc, teraz ja się czuję. Zobaczcie, jak ja sobie tym macham, jakbym chciał. A no, no trochę się męczę. No nie, nie powiem, trochę się męczę, ale jest już naprawdę odmiana, naprawdę odmiana. Czuję się coraz silniejszy pompuj, pompuj, Sebek, nie poddawaj się, pompujemy, pompujemy tymi ciężarami, teraz jeszcze to popodnosimy, e, spróbujmy w ogóle to całe podnieść, czy dam radę, czy dam radę, e, nie dam rady, ej, to jest za ciężkie jeszcze dla mnie, muszę pompować, muszę pompować cały czas, dawaj, dawaj, Sebek, dawaj, dawaj, lecimy tutaj, dobra, jeszcze pójdziemy na ławeczkę sobie, usiądziemy tutaj i popodnosimy albo z góry, o, tak zrobimy, dobra, podnosimy to, podnosimy, dawaj, 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 dasz radę, dasz radę, bądź silny, bądź silny, Sebek, i jeszcze pobiegaj na bieżnię, albo gdziekolwiek Nie wiem, Bejbuś tutaj stoi przy tym On podnosi cały czas ciężary nie, nie mogę się opóźniać, muszę cały czas Coś tutaj robić, na tym Na tym tutaj pomachajmy, orbiterek Czy jak to się nazywa, o tu jest jeszcze jakaś Maszyna, tutaj też możemy usiąść I na tej maszynie tutaj pojeździć Zobaczcie jaki ja mam czas w ogóle 54 sekundy Jedynka tutaj po prawej stronie To chyba dobrze znaczy Tutaj jeszcze jakieś guziczki, możemy to przełączyć Na tryb cięższy, o teraz to przełączyłem Widzieliście jak nacisnąłem I biegnijmy, biegnijmy na tym tutaj Teraz idźmy sobie pobiegać na tym tutaj właśnie bieżni Pobiegajmy do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu I czas coraz lepszy wykręcam Wow, ale ej, ej, teraz normalnie to jest za słabe dla mnie Mam włączone przedostatni bieg I daję radę, daję radę Już nie jestem taki słaby jak wcześniej Wow, ciekawe czy się zmieniłem Zobaczmy, zobaczmy jak ja teraz wyglądam Wow, jak ja jestem wielki Ej, ale dalej sześciopaka nie ma ale urosłem. Wow, jakie mu skóły. Zobaczcie, jak ja jestem wielki. Baby Sonic też urosł. To jest niemożliwe. No tak. Zobaczcie na niego. W ogóle coś założył sobie na chyba na mięśnie, tak żeby nie wiem. Mu trzymały te mięśnie. Wow, jak ty wyglądasz, Baby Sonicu. Urosłeś, ale jesteś mniejszy niż ja. Je jesteś taki do połowy mnie. No sami. Zobaczcie, jaki Baby Sonic na razie jest przy mnie jeszcze mały, taki do pasa. Tylko że skó mały, ale ma siłę, naprawdę ma siłę, jest ogromny, Baby Soniku, poczekaj na mnie, ja jeszcze sobie chwilę poćwiczę, weźmy hantelki, zaraz pójdziemy się spróbować i zobaczymy, kto jest mocniejszy, ja już tak łatwo Ci nie popuszczę, pompujemy, 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 nie poddajemy się, dawaj Sebek, Sebek, pompuj, pompuj, tak żeby Baby Sonika rozwalić i mu się nie dać, on jest takim małym knypkiem, że teraz normalnie to muszę go tak, wiecie, tak rączką, pach! I normalnie go położę na matę, sami zobaczycie. Jeszcze popompujemy, żeby mi muskuły jak najbardziej urosły. I weźmy to, oddajmy tutaj. Pobiegajmy sobie jeszcze na bieżni. Hop, hop, hop. Tutaj na tym orbiterku przejedźmy się, tak żeby rozluźnić mięśnie. I idę się z Baby Sonicem naparzać właśnie na ring. Zobaczymy tym razem, kto wygra. Ja myślę, że tym razem ja wygram, bo wiecie, już naprawdę dużo, dużo urosłem i bardzo, bardzo się czuję. ...tylko muszę trochę ochłonąć z tych emocji, jaki ja jestem wielki. Wow, Ej, nigdy tak dobrze się nie czułem, będąc takim dużym tutaj sepkiem. Wow, jak ja wyglądam, napatrzeć się nie mogę. Przecież ja w lustro 24 na dobę będę się patrzył. Takie mam mięśnie tutaj. Jeszcze sześciopaka, muszę takiego konkretnego wyrobić. Baby Sonic, jak widać, no już ma takiego dość konkretnego yy, właśnie sześciopaka. No fajnie wygląda. Baby Sonic, muszę przyznać, że nawet ciutkę Lepiej ode mnie wygląda. Ma bardziej takie wyraziste mięśnie, ale to jeszcze nic straconego. Dobra, Baby Sonicu, chodź i zobaczysz, jak ja wyglądam. W ogóle Baby Sonic tutaj rozwalił chyba tą szybę, coś mu się nie spodobało, ale on jest silny, ma moc, naprawdę ma moc. To chodź, Baby Sonicu, spróbujemy się tym razem. Zobaczymy, kto będzie mocniejszy. On tutaj biegnie, możemy w ogóle wyścig zrobić. Wiesz co, Baby Sonicu? Zrobimy wyścig z widzami na łapeczkę w górę. Kto będzie szybszy? Dobra, stań koło mnie i ścigamy się do drzwi. Ok, ty jesteś wysportowany. Ja jestem wysportowany. Mam nadzieję, że widzowie też są wysportowani. Biegnijmy. Kto będzie szybszy? Czy widzowie wciskający łapeczkę w górę, czy my dobiegający do tych drzwi? Zaczynamy na 3, 2, 1 i biegniemy, biegniemy. Szybko, szybko, szybko. Będziemy pierwsi. Zobaczycie, jestem sprawniejszy niż Baby Sonic. I dotarłem. Jestem pierwszy. Baby Sonic dotarł drugi. Ciekawe, jakie, jak, jakie miejsce wy zajęliście. Bo nie wiem, nie widziałem tego. Ale jak napiszecie w komentarzu, to chętnie poprzypinam serduszka. A ja z Baby Sonicem się zmierzę w końcu jestem na tyle silny, że powinienem sobie z nim poradzić. No sprawdzimy. Ring pokaże, jak to się mówi. Także działamy tutaj. Zobaczycie, że będzie walka bardzo równa. No to zaczynamy na 3, 2, 1 i go! Lecimy, lecimy! Zobaczycie, jak będę nawalał baby Sonica. On nawet do mnie nie dojdzie. Mam tyle siły, że czuję się. Oła, uderz mnie, uderz mnie. Eee, I dawaj, 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 nawalamy tego bejbusia Serduszka mi schodzą powoli Widać, że mam więcej siły, ale on do mnie dochodzi No nie, 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 nie Bo zaraz padnę, mam połowę życia A ta walka mu jest naprawdę wyrównana Baby Sonic nie jest aż taki mały On urósł tak jak ja Ja też jestem taki wysoki, mam nadzieję, że dam radę Jeszcze trzy serduszka mam Próbujemy, próbujemy, próbujemy Ich masz, a masz, a masz Tutaj jeszcze, Ej, jedno serduszko mam, jedno pół serduszka Zaraz padnę i nie padłem O nie, Baby Sonic został, no nie, on mnie znowu pokonał. Dlaczego tak nie miało być? No i mnie rozwalił, Baby Sonic, dlaczego ty wygrałeś ze mną? Tak nie miało być! Ja miałem cię rozwalić! Musimy jeszcze więcej trenować! Nie może się to powtórzyć. Tym razem naprawdę pójdę tam na siłownię, będę tak bardzo ćwiczył, że no nie odpuszczę sobie. Tym razem będę najdłużej ćwiczył na siłowni. Ty, baby, może sobie tu zostać. Ja idę ćwiczyć, zobaczę, że cię rozwalić. Rozwalę, rozwalę Cię i to tak, jak jeszcze nikt Cię nie rozwalił. Teraz będę podnosił wszystko, wszystko będę podnosił. Wchodźmy na siłownię, tutaj co Baby Sonic rozbił. Wchodźmy tutaj i trenujmy, trenujmy na tych wszystkich sprzętach, jakie tylko są. W prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. I zobaczcie, czasy coraz lepsze kręcę. Muszę ćwiczyć jak najwięcej, żeby Baby Sonika rozwalić. On w ogóle na siłownię tutaj nie przyszedł, teraz nie ćwiczy ze mną. Będę miał nad nim przewagę. Zobaczycie. Jaką jeszcze orbiterek? Tutaj na orbiterka wejdźmy do przodu, do tyłu, noga, w lewo, prawo, e, tu ręka, prawo, lewo, jest super. Czasy są coraz lepsze kręcone. W ogóle tutaj na, na tym o, poćwiczmy sobie, popodnoszajmy sztangę. Tu jest dość dużo kilo na tej ławeczce, więc dźwigajmy to, dźwigajmy, ile tylko możemy podnosić, tyle podnosimy. Tutaj rozbijmy sobie jeszcze to. Popodnosimy sobie akurat dwie sztuki, mamy to sobie w jedną rękę i w drugą rękę też sobie. Weźmy i nawalajmy tym. Zobaczcie, jakie ja mam ciężary. Ho, ho, teraz ćwiczę, ćwiczę. I tym razem Baby Sonic ze mną przegra. Nie ma żadnych szans. Sami zobaczycie, że z nim wygram. Nie ma innej możliwości. No, innej możliwości ja sobie nawet nie wyobrażam, żeby była. Będę tak długo ćwiczył, że rozwalę w końcu tego małego, małego knypka, który tutaj chodzi. Jak dlaczego on mnie w ogóle rozwala? On był zawsze mniejszy, słabszy ode mnie, a teraz ja, ja w ogóle jakiś mały się zrobiłem i, i jestem coraz większy. Więc mam nadzieję, że teraz go rozwalę. Jeszcze musimy potrenować, potrenować i wyciągnijmy to. Ściągnijmy z jednej łapki, z drugiej łapki. I weźmy, nie wiem, idźmy może, rozwalmy tą ławeczkę. O, i ławeczkę całą medę podnosił. Zobaczycie, że dam radę, dam radę, tym razem się nie poddam. Tej czerwonej, może jeszcze nie dam rady, ale tą dam radę. O, jeszcze mi zniknęła, muszę drugą rozbić. Dobra, nawalam, nawalam tą sztangę, nawalam, nawalam. Nie będę ją rozbijał całej. Hop, 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 nawalamy, nawalamy, nawalamy. Dajemy radę. Tu ja już ciężarki podnosiłem Jeszcze pójdę na bieżnie pobiegać I zobaczycie, że urosnę, urosnę Tylko biegaj, biegaj, biegaj Sebek na tej bieżni Jak najszybciej, jak najszybciej Wow, jeszcze na ostatnim biegu Nie mogę tego tutaj właśnie pokonać Biegnijmy, biegnijmy, czym prędzej, czym prędzej Uff, Ale się zmęczyłem Uff, Ale dobra, dobra, daję radę, daję radę Sebek, nie poddawaj się, nie poddawaj się Tylko dawaj Ile sił w nogach I jakie czasy tym razem wykręciłem? E, chyba są do... Obre, taką mam nadzieję, co nie? 33 minuty 51 sekund. Ja tu biegałem aż? 33 minuty i 51 sekund. No to jest chyba jakiś rekord. W ogóle tu mamy jakiś step 172, 27, 1,7 HP jakieś na dole. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. I co mi się stało z ręką? Dlaczego ja mam ją czerwoną na końcu? Ja miałem takie mięśnie? Co się ze mną stało? Jak ja wyglądam. Widzicie to? Co się ze mną stało? Jaki ja jestem wielki, ogromny, w końcu mój wymarzony sześciopak się pokazał. I jakie umieśnione łapy! Wow, ale teraz rozwalę Baby Sonika. Czy wy to widzicie? W ogóle zobaczmy moją sprawność. Czy teraz daję radę? I, I zobaczcie na ostatnim biegu. Normalnie dobiegam wszędzie, gdzie tylko chcę. Biegnę sobie. Zobaczcie, ta bieżnia już jest słaba dla mnie. Zobaczmy w ogóle, czy dam radę rozbić te czerwone tutaj ławeczki, bo ostatnio nie dawałem rady. Tym zobacz. Zobaczcie, jak szybko ja to rozbiłem. Mam sobie ławeczkę w rączce, jaka ona jest mała w porównaniu do mnie. Ha, ha, ha. Ja to trzymam sobie, mogę jeszcze sobie popodnaszać i idę teraz spróbować się z Baby Sonicem. Zobaczycie, że teraz go rozwalę. Jest niemożliwe. Jak Baby Sonic tutaj nie ćwiczył i tym razem by mnie rozwalił, to już będzie wstyd. Ja wtedy zapadam się normalnie pod ziemię i ja muszę go pokonać. Jestem tak wielki, że Baby Sonic nie będzie dorastał mi do stóp. Sami zobaczycie, tylko jeszcze chwilę poświczę. Aby na pewno mieć pewność, że dam radę z Baby Sonicem, właśnie na tej macie, tam która jest. Ćwiczmy, ćwiczmy jeszcze. Rozbijmy sobie, nie wiem, inny sprzęt jakiś weźmy. O, ten. Y jeszcze okno rozwaliłem przez przypadek, ale ja jestem teraz mocny. Ja nie wiem, nawet co ja rozwalam. Zobaczcie, jak szybko okno rozwalę. Pach pach, tutaj rozwalimy coś, no jestem przeogromny, rozwalam wszystko tak jak chcę, mogę sobie tu wyjście nawet zrobić z tej siłowni o, i nie muszę iść naokoło w ogóle u góry też rozbijmy żeby mi się głowa zmieściła, zobaczcie jak ja wyglądam, teraz głowa mi się zmieści, przechodzę i jaki ja jestem ogromny idziemy szukać Baby Sonika odstawiamy te wszystkie ławeczki to wszystko co mamy w rączkach i idziemy z nim na pojedynek tym razem zobaczycie kto Wygra, idźmy w tą stronę Gdzie jest Baby Sonic, chodź tu Mały zgrzycie ty Ja cię zaraz rozwalę, gdzie on mi się Schował, ej chyba mi się uciekł Gdzieś poddał się, nie Stoi sobie na ringu, o więc tak Ty tutaj jesteś, zobacz jak ja cię biję O teraz my się Spróbujemy, zobaczysz, zobacz jak ja Jestem wielki, a jaki Baby Sonic Jest mały, ha, ha, ha On nie jest nawet taki jak moja noga Przecież jak ja go kopnę, to on padnie Padnie tutaj, sami zobaczcie Zobaczycie, ja już wam mówiłem, że ja go rozwalę, ale tym razem muszę dać radę. Jestem tak ogromny, mam takie mięśnie. Zobaczcie sami, no normalnie tu wszystkie mięśnie, jakie tylko mogę mieć, są przeogromne. Od tyłu też mam plecy lepsze niż lotnisko, niejedno lotnisko. O, no teraz to mi się podoba, dobra, i, i po walce z Baby normalnie idę do lustra i będę się cały czas patrzył. Tak właśnie. O, mocno urosłeś, tak. Baby Soniku mocno urosłem, ale nie o tym teraz. Ob obiecałem ci, że cię pokonam, więc dotrzymam obietnicy, widzą i cię pokonam. Rozwalę cię jak będę chciał. Zobaczysz sam, stań przy tamtym narożniku i będziemy teraz się nawalać. Walka ostateczna do trzech razy sztuka. Za trzecim razem musi wyjść, nie ma innej opcji. Zaczynamy na 3 2 1 i nawalamy się. Dobra, Baby Soniku, podchodź, podchodź. No zobaczymy, zobaczymy kto wygra. A masz a masz, zobaczcie, on do mnie dojść nie może Ja go tutaj nawalam jak tylko chcę I co, i co, padasz, słaby jesteś Słaby jesteś, co? No zobaczcie jak ja go rozwalam, jak tylko chcę Trochę serduszek, nie powiem, mi tutaj Odejmuje, ale chyba z nim wygram No zobaczmy, zobaczmy, czy dam radę Czy dam radę, a masz, a masz Z góry go zaatakuje, i tak jestem wyższy I tak jestem wyższy, ej Połowę serduszek mi zabrał, dlaczego on nie pada No padaj, padaj, baby syniku w końcu Nie ma czasu, a masz, i dałem radę Zobaczcie, rozwaliłem baby. Sonika właśnie zniknął. Rozwaliłem go, dałem radę, mówiłem, że go pokonam i go pokonałem. Tak, Sebek jest wielki, ogromny i teraz najsilniejszy w Minecrafcie. Już silniejszego niż ja to chyba nie ma. Zobaczcie na mnie, jak ja wyglądam. Jestem hardcorem tutaj w Minecrafcie. Nie ma silniejszego. Jeżeli Wy chcecie się spróbować, to nie ma problemu. Napiszcie w komentarzu na dole. Może zrobimy jakiś pojedynek, ale musicie konkretnie zasubskrybować ten kanał. I dać dzwoneczek obok i jeszcze wejść na mój drugi kanał, żeby Was nic nie ominęło. Zobaczcie, co tam nagrywam, bo tam też są ciekawe filmiki. Możecie zostawić tam też subskrypcję i wejść na mojego Instagrama. O, wejdźcie na mojego Instagrama, zobaczcie, jakie zdjęcia dodaję. Może, no, dodawać nie dodaję, bo jeszcze nie ma, ale za niedługo będą i to z prawdziwego życia będzie moja prawdziwa twarz pokazana. Więc obserwujcie, bo mówię Wam, że warto. A ten odcineczek już się kończy. Jestem najsilniejszy, tak jak chciałem. No i to by było na tyle na 3, 2, 1 i już!